Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć o dawnych zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Jak widzicie, jestem ubrana w strój rzeszowski, strój ludowy rzeszowski, dlatego te tradycje będą związane właśnie z naszym regionem, z Podkarpaciem, a bliżej z naszym powiatem, a jeszcze bliżej z naszymi miejscowościami, naszymi domami i naszymi gospodarstwami. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, a już bliżej Niedziela Palmowa. Niedziela Palmowa rozpoczynała, zwana też była Niedzielą Kwietną albo Niedzielą Wierzbną. I ona rozpoczynała tak najbardziej najważniejsze obchody i obrzędy kościelne, bezpośrednio właśnie związane ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczynała ona Wielki Tydzień. A poświęcenie wówczas palmy pełniły określoną funkcję i nie tylko w domach, ale również i w zagrodach, w gospodarstwie. Palmy wykonywane były z gałązek wierzby i tutaj Państwo widzicie, mamy gałązki wierzby, tutaj mamy taką właśnie wykonaną tradycyjną palmę. Wiadomo, że był to okres wiosenny, więc wtedy przyroda budziła się do życia, więc wszystkie materiały, które były wykonywane, zbierane do tej palmy, to te, które mają długą żywotność. Dlatego wierzba jest głównie takim właśnie drzewem, które od razu na mnie zemdleje, umdleje i długo się trzyma. Poza tym były też rośliny właśnie długożywotne. Do gałązek wierzby dokładane były także rośliny zielone, takie jak bukszpan, barwinek i palma. Palma, czyli to właśnie tutaj, gdzie rozpoczynano budowę, że tak powiem, palmy, czyli trawa, która przez całą zimę zachowywała swoją kitę. Palma miała w zasadzie dwa zastosowania w hodowli i w uprawie ziemi. Palma wetknięta w zagon miała chronić ona uprawy od nadmiernych burz, opadów czy gradobicia, a więc tymi zagrożeniami, które niesie pogoda. W hodowli znaczenie palmy było również bardzo ważne, a nawet i większe. Przyniesione z kościoła palmy kropiono dom, obejścia wkoło domu, a również i zagrodę i bydło. Gładzono nimi boki krów, a nad ich głowami znaczono znak krzyża. Uderzano także krowy po raz pierwszy, gdy wychodziły na pastwisko na wiosnę. Miało to właśnie znaczyć, żeby się dobrze one pasły i dawały dużo mleka. Palmy właściwie nie przechowywano dawniej w domach. Przechowywano je w oborze, w stajni, pod szczechą. Dopiero w późniejszym czasie te palmy przynoszono do domu, ale wetknięto ich w obraz. Za obrazem ich chowano. W dzisiejszych już czasach te wierzenia już odchodzą. Także przynosi się palmę i gdzieś się ją tam kładzie do flakona i zostawia się ją w domu i zapomina się o niej. Następnym takimi obrzędami, które były bardzo takie żywe i ludzie do tego podchodzili, bardzo wierzyli w to, to był już początek Triduum, czyli Wielki Czwartek. Wielki Czwartek, czyli już takie misterium, zaczynał się męki i zmartwychwstania Chrystusa. Z Wielkim Czwartkiem związane były, co prawda, niewielkie te obrzędy, w nikłej formie. Były to ślady obrzędowości takiej zadusznej. Niegdyś był to dzień poświęcony zmarłym. Wierzono, że właśnie wtedy demony, czarownice zagrażają ludziom. I Wielki Czwartek czarownice niby miały przychodzić właśnie, chodzić po miedzach, po polach i zbierać rosę po to, żeby szkodzić bydłu.
więc pojawiały się one również i w zagrodach, aby coś ukraść i podrzucić. Ludziom w ten dzień towarzyszyła taka aura tajemniczości i zagrożenia. Wielki Czwartek palono również ogniska, przy których miały zbierać się dusze, przeciągane przez ogień. Magiczne znaczenie miała także bardzo noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Wtedy udawano się do potoków, aby się obmywać. Zresztą wszystkie ważniejsze święta towarzyszyły właśnie takie działania, jakby kąpiele obrzędowe. Aby ten magiczny charakter kąpieli był zachowany, spełnionych musiało być kilka warunków. Trzeba było przyjść o świcie, zanim ptak zaśpiewa. Nikt nie mógł wtedy zobaczyć tego kąpiącego się. Najlepsze do kąpieli były te miejsca, gdzie były tak zwane krzyżowe wody, czyli gdzie łączyły się dwa, trzy potoki razem. Gdzie nabierano w tę noc właśnie wodę do święcenia. I trzeba to było robić pod prąd, a czasem lewą ręką. Dawniej wszystkie takie wierzenia, te obrzędy były bardzo ważne i ludzie do tego bardzo poważnie podchodzili. Natomiast Wielki Piątek to już w kościele jest dzień takiej najważniejszej, największej żałoby. Wyrażały to ogołocone z obrusów kwiatów i świec ołtarze, puste tabernakulum, zasłonięte kirem wizerunki Chrystusa. Także w domach zachowywano się jakby trochę inaczej, jakby ktoś umarł. Odwracano obrazy do ściany, zasłonięto również wszystkie lustra, zatrzymywano nawet zegar. Był to okres takiego wyciszenia. Dlatego nie wolno było wykonywać wtedy w gospodarstwie oraz w domu żadnych głośnych prac. A już na pewno nie wolno było wtedy piec chleba, bo to przynosiło, mówiono się, że wtedy to przynosi się klęskę suszy. Więc wtedy gospodynie nie piekły chleba. Natomiast już wtedy zaczynano malować pisanki. Przygotowywały je dziewczęta. Mężczyźni nie mogli być obecni przy tych właśnie wykonywaniu tych pisanek. Tradycja barwienia była bardzo już rozpowszechniona, bo przywiązywano do niej pewną magiczną moc. Dominowały dwie formy wykonywania pisanek. Kraszanki, czyli barwione takie na jeden kolor i zostawiano tylko w danym kolorze. Oraz pisanki, które nanosiło się na nich różny wzór, czyli wykonywano przeważnie z woskiem. Czyli malowano, a później nanoszono wosk, topiono i wychodził wzór. Były później jeszcze w dalszym, niektórzy jeszcze wykonywali pisanki, czyli tak zwane drapanki. Czyli drapano je, wykonywano wzór na już wymalowanej pisance jakimś ostrym narzędziem, nożykiem. To już troszeczkę później były. Wzory, na które pisanki miały, to były takie gwiazdy, słońce, faliste jakieś linie. Symbolizowały również wodę. Wzory geometryczne były, symbolizowały deszcz. Czyli pisanki były opatrzone też różną symboliką. Oczywiście ten dzień zdominowany był także przez obrzędy i w kościele i modlitwę, które kiedyś trwały nawet całą dobę. Dzisiaj już niestety kościoły są otwarte do pewnej godziny. Dawniej te kościoły, te czuwania przy grobie Chrystusa były całą dobę. W niektórych wioskach był tak zwany zwyczaj Maryjek. Polegał on na tym, że 12 dziewcząt ubieranych na biało czuwało przy grobach i śpiewało pieśni wielkopostne. Wielka Sobota. Wielka Sobota była takim głównym dniem, gdzie szło się święcić pokarmy. To było najważniejsze w sobotę. To był najważniejszy dzień. Te pokarmy, co się święciło?
Do koszyczka przygotowywało się jajka, no to wiadomo, symbolizowało ono życie. Chrzan również wykopywano wcześniej. Sól, czyli chroniła od zepsucia. Chleb, który wcześniej gospodynie upiekły. I oczywiście wędlinę, jakieś kiełbasę. Dawniej byli biedniejsi i bogatsi, czyli gospodarze, którzy mieli więcej tego mięsa, dawali biedniejszym. Mówiono wtedy, był to taki zwyczaj, że w ten dzień nikomu nie ma zabraknąć jedzenia, a zwłaszcza właśnie mięsa czy tej kiełbasy. Gdy wracano do domu z tym koszyczkiem wielkanocnym, poświęconym, oczywiście wtedy święcono wodę, musiało się obejść w koło domu z tym koszykiem, w koło swojej chałupy trzy razy. Wróżyło to taki dobrobyt, dostatek. Wracając właśnie jeszcze z tą święconką i z tą wodą święconą, gospodarz również szedł na pola i święcił to pole tą właśnie święconą wodą i palmą, tą palmą, którą poświęcił w niedzielę palmową, święcił pole, aby właśnie chronić od wszelkich gradów i niebezpieczeństw, jakie niosła nam pogoda. Tę święconkę dawano także nawet psu w zagrodzie, a było to, chroniło również to, żeby pies był czujny. Pies miał być też czujny, jak dawało się mu żółtko, na przykład z jajek, to wtedy on ma być czujny w gospodzie i pilnować zagrody. Dawano też żółtko poświęcone do ziarna siewnego i miało to wydawać bardziej większy plon. Po sobocie, Wielkiej Sobocie, następowała Wielka Niedziela, czyli najważniejszy, że tak powiem, święta w roku liturgicznym. Dzień Zmartwychwstania Pańskiego generalnie spędzano w domach. Wielką Niedzielę najważniejsza była rezurekcja i procesja rezurekcyjna. Mówiono, że jeżeli któraś kobieta chce zostać czarownicą, to nie może obejść kościoła trzy razy, ale tylko wtedy raz. Jeżeli znów była czarownicą już, po czym można było poznać, że ona już jest czarownicą? Ano właśnie po tym, że ona nie obeszła kościoła w tej procesji trzy razy, tylko obeszła raz albo dwa i wchodziła do kościoła. Wtedy było wiadomo, o, to ona jest czarownicą. Najczęściej ludzie, gdy wracali do domu po rezurekcji, to musieli to właśnie zrobić tak szybko, to wracając do domu, nie rozmawiając z nikim, wracali szybciutko do domu, żeby się z nikim nie zatrzymywać, długo nie rozgadywać. To też był jakiś tam zwyczaj, że wtedy w domu będzie się dobrze wiedło. Z Wielką Niedzielą łączą się także zwyczaje jak strzelanina, straże grobowe. To właśnie strażacy składali życzenia wtedy księdzu i organiście, takim zacnym osobom na wsi. W niektórych miejscowościach był zwyczaj, że gospodarze brali ze sobą święcone i udawali się też na pola i tam je spożywali, jednocześnie święcąc właśnie pole. Pola święciło się albo właśnie w Wielką Sobotę, albo już Wielką Niedzielę. Później właśnie razem jadło się wspólnie w domu z całą rodziną to śniadanie wielkanocne i spędzało się ten dzień głównie w domu. Po Wielkiej Niedzieli był Wielki Poniedziałek Wielkanocny i w ten dzień można było już odwiedzać się. Ludzie wtedy wychodzili do rodziny, do sąsiadów. Poniedziałek Wielkanocny charakteryzuje się taką mnogością zwyczajów i obrzędów. Większość z nich ma taki właśnie charakter już towarzyski i zabawowy. To był głównie taki dzień dla dzieci, dla młodzieży. Był to dzień żywiołowej wesołości, zalotów, zabaw i psotów oraz żartów. Choć nie brakowało w nim również momentów poważnej, takiej bardziej uroczystej podniosłości.
Był to dzień wzajemnych odwiedzin, właśnie tak jak mówiłam. Chodziliśmy do sąsiadów, do znajomych. Głównym i najważniejszym zwyczajem poniedziałku wielkanocnego był i pozostał dotychczas śmigus dyngus. Nie na darmo poniedziałek wielkanocny nosi nazwę lanego poniedziałku, bo to właśnie, bo od wczesnego świtu, a czasem już od północy, strumieniami lała się woda. Woda była bowiem w tym dniu najważniejsza. Woda, bez której nie byłoby życia. Czczona była ona na całym świecie. Występowała w wierzeniach i praktykach kultowanych we wszystkich ludach. Wtedy to właśnie chłopaki, kawalerowie, szli do dziewczyn, do domów, tam gdzie były panienki. I tam właśnie rozpoczynały się te żarty, psoty i figle. Wtedy to nawet i chłopaki łapali takie dziewczyny i wsadzali albo do sadzawki, albo wrzucali do rzeki, ale to i wiadrami dziewczyny polewali nawzajem. Która dziewczyna nie została oblana, to wtedy nawet było to niewskazane. Ona się wtedy obrażała, taka, wszyscy mówili o niej, o niedobrze, to nie wyjdzie, że ona nie wyjdzie, że nie wyjdzie za mąż, że nie podoba się tym chłopakom. A dlatego te dziewczyny, które były najbardziej mokre, to miały takie najbardziej wielkie powodzenie wśród chłopaków. I tak wyglądały te najważniejsze dni Wielkiego Postu, a później te chwile właśnie zmartwychwstania, czyli te święta Wielkiej Nocy. Dzisiaj dużo tych obrzędów już zanikło. Dzisiaj bardziej skupiamy się już na takiej nowoczesności. W kościołach jeszcze pozostały te obrzędy związane z Triduum Paschalnym, z tym Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem, Wielką Sobotą. Ale w naszych domach, w obejściach już tej tradycji nie ma. Zapominamy o niej, zapominają ją dzieci i młodzież, ją nie znają, nie znają tej tradycji. Nasi dziadkowie znają. Jeszcze co niektórzy przekazują swoim młodszemu pokoleniu. Wiadomo, troszeczkę się nam czasy pozmieniały, ale szanujmy te tradycje, pielęgnujmy. Niektóre możemy jeszcze ożywić i nie zapominajmy o nich. Wracajmy do nich co roku. Drodzy Państwo, chciałam dzisiaj jeszcze Wam pokazać, jak wykonywano dawniej pisanki. Było parę metod zdobienia pisanek. Ja dzisiaj pokażę, jak robiono drapankę, czyli wzór nanosiło się albo nożykiem, albo jakimś narzędziem ostrym. Tą technikę, tą metodę nauczyła mnie moja ciocia, niestety już świętej pamięci. Gdy chodziłam do szkoły podstawowej, często chodziłam do mojej cioci i ona właśnie wykonywała pisanki tradycyjne. Dawniej jeszcze wykonywała, zdobiła je takim tak zwanym kwasem solnym. Dzisiaj już tego się nie używa. Nie zdobi się pisanek tą metodą, ale później właśnie przeszła na zdobienie pisanek metodą właśnie drapania. Jest również metoda pisania woskiem. Jest to najstarsza metoda zdobienia pisanek, tradycyjna. Mam tutaj takich parę pisanek, wykonywana właśnie metodą woskiem. Wyglądają one tak, są piękne. Można tutaj zobaczyć. Dawniej nie było takich kolorów. Ludzie chcieli mieć pisankę, to musieli ją farbić bardzo naturalnymi metodami, barwnikami. Głównie farbili w upinach cebuli. Obierano cebulę, gotowano tą cebulę i wkładano tam jajko. I ona wtedy dawała kolor, no jak wiecie Państwo, taki brązowy, żółty, w zależności od nasycenia tych upin cebuli. To było najbardziej popularne barwienie jajka. Teraz już są dostępne różne farby, różne barwniki spożywcze, nawet do bawełny, które bardzo ładnie nam jajko wykolorują. Można kupić w różnych kolorach.
Nie jest to łatwa metoda, którą dzisiaj Państwu pokażę. Trzeba być bardzo tutaj delikatnym i precyzyjnym. Mam nożyk, taki to zwykły to jest nożyk do styropianu. Jajko wcześniej zostało ufarbowane. Jest to całe jajko, włożone do gorącego barwnika, więc ono się w zasadzie tam ugotowało. Niektórzy robią również na wydmuszkach. Na wydmuszkach, czyli wcześniej po prostu trzeba zrobić wydmuszkę, wydmuchać środek jajka i dopiero wtedy na nim go wyfarbować i zdobić. Dzisiaj pokażę Państwu właśnie tą metodę drapania. Wzory były przeróżne. Głównie były to wzory takie bardzo geometryczne. Dawniej. Teraz na pisankach możemy znaleźć już różne. Nie tylko, pojawiają się również i zwierzątka, bo pojawiają się baranki, ptaszki, kurczątko. Także teraz już różne wzory na tych pisankach są. Dawniej były to kwiatki. Jak wiemy, jest to okres wiosenny, więc te kwiatki były najbardziej takie właśnie charakterystyczne tym świętom. Malowano również bazie. Nawet na niektórych pisankach, niektóre dziewczyny dawały różne motywy religijne. Nawet i hostie starano się wydrapać na takich jajkach. Jest to bardzo precyzyjna robota i bardzo taka, trzeba mieć dużo cierpliwości. Trochę delikatności, żeby to jajko nam nie pękło. Jeżeli pęknie, no niestety, no to trzeba drugie. I wychodzą nam takie piękne potem kraszanki. Dzisiaj właśnie mamy to dobrze, że mamy różne kolory tych pisanek. Dawniej były one właśnie tylko w takim kolorach brązu, czerwieni, pomarańczu czy takie żółte. Były też zielone. A jak uzyskali zielony kolor? Zielony kolor sadzili wcześniej, posiali owies w doniczkach i jeszcze jak właśnie dopiero kiełkował, był zielony. To zrywali i też do gorącej wody gotowano ten owies. On puszczał taką właśnie barwę zieloną i tak uzyskiwali jeszcze ten kolor zielony. I też rzucano tam jajko. Ja dzisiaj Wam nie pokażę całego jajka, jak go zrobię, bo byśmy tutaj musieli długo spędzić czasu, ale przynajmniej tutaj jednego kwiatuszka zrobię. Państwu pokażę. Dzisiaj są różne inne techniki, nowoczesne. Dzisiaj można się z dziećmi bawić i pokazywać, jak robić pisanki różnymi innymi metodami. Dzisiaj mamy dostępne jajka plastikowe, jajka styropianowe, więc możemy zdobić ich bardzo w inny sposób, nowocześnie. Mamy cekiny. Jak widzicie Państwo, tutaj też mamy różne rzeczy zrobione. Przez tutaj nasze panie, które tutaj przychodziły na zajęcia różne manualne. Owinięte sznurkiem mamy, bardzo ładnie się prezentują. To jest wszystko jajko, jajka są nie kurze, są to styropianowe, więc mogą się dzieci nimi bawić, nie rozbiją. A już takie jajka, no to trzeba troszeczkę mieć wprawy. Ja już tutaj Państwu pokażę jednego kwiatuszka. Jaki efekt. Trzeba temu poświęcić chwilę czasu. Jest to praca bardzo pracochłonna. O, tak wygląda jajko drapane.
Także życzę miłego tego czasu, spędzenia ze swoimi pociechami, z dziećmi, aby właśnie im pokazywać, jak wykonują się pisanki i tradycyjne, i te nowoczesne.